Dzisiejszy webinar dotyczy programu partnerskiego Skyward Community. Porozmawiamy oczywiście na początku o możliwościach awansu, możliwościach zarobkowych, jeśli chodzi o bonusy za polecenia, a następnie porozmawiamy o tym w ogóle, w jakiej firmie jesteśmy, krótko, co już dokonaliśmy, newsy ostatnie, krótkie migawki też z wywiadu, z rozmowy z panem Anatolim Junickim i najnowszy konkurs, który też pojawił się w naszych biurach, co możemy zrobić z tym, to tak pokrótce podczas dzisiejszego webinaru. A zatem zaczynamy. Na początek przedstawię się, większość już mnie zna, nazywam się Mariusz Duczmański. Jeśli chodzi o inwestycje, to rynek różnego rodzaju inwestycji nie jest mi obcy, ponieważ w tym temacie siedzę od ponad 20 lat. Partnerem firmy Skyward Community jestem od ponad 6 lat, w marcu minęło 6 lat. Jestem zarówno inwestorem, jak i czynnym partnerem, który można powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście, że jestem zakochany w tej technologii. Bardzo mocno w nią wierzę. Przepraszam za mój gardło, dzisiaj jakaś chrypka mnie dopadła. Mam nadzieję, że dam radę do końca przeprowadzić tą dzisiejszą konferencję. Natomiast ta technologia jest niezwykła. Jeśli zagłębimy się w pewne szczegóły, to sami osobiście się przekonamy, że jesteśmy w wyjątkowej firmie, chyba w jednej swego rodzaju. Zresztą w ostatniej rozmowie, tutaj w wywiadzie, to też będzie taka krótka informacja. Pan sam Anatolij Junicki mówi, żeby nie zajmować się tylko programem partnerskim, ale wgłębić się w szczegóły. Gdyby udoskonalać swoją wiedzę, szkolenia, korzystać z webinarów, ale też ciągle szukać możliwości pogłębienia wiedzy na temat właśnie naszej firmy, podnosić jak gdyby na wyższy poziom. Wtedy o wiele łatwiej, kiedy mamy taką pełną, kompletną wiedzę, o wiele łatwiej nam jest duplikować, o wiele łatwiej nam jest kogoś przekonać do tego, że jest to niezwykła firma z niezwykłymi perspektywami, że ta technologia już istnieje. To nie jest technologia na papierze, gdzie tam jakieś plany, ale ona w tej chwili już jest. Rozpoczynają się pierwsze budowy. Oczywiście one zaczynają etap tak zwanego studium. Trwa to około 5-6 miesięcy, później rozpoczyna się fizyczna budowa. Te kilka projektów, które już jak gdyby rozpoczęły studia, one lada chwila po prostu będą fizycznie budowane. Natomiast na ten temat troszeczkę więcej za chwilę powiem w webinarze, żeby nie wyprzedzać. Mieliśmy możliwość, jak tutaj widzimy na tym slajdzie, że to był 2018-2019, przez rok kończy takie fajne szkolenie dla coachów, to się tak nazywało ambitnie 3D Coaching Business, szkolenie dla ambasadorów SWC. Oczywiście mógł w tym szkoleniu wziąć prawie każdy, jeśli nawet nie powiem, że każdy, to też pewnie nie będzie to błędem. Partner firmy, osoby, które chciały się zaangażować, które chciały coś więcej dowiedzieć się o firmie, podnieść też jakoś jak gdyby swojego szkolenia, sposobu myślenia, ale też zobaczenia pewnych rzeczy na żywo, na własne oczy, poznania ludzi z zarządu, poznania, przywitania się bezpośrednio, zobaczenia pana Anatolija Junickiego, zobaczyć jakim jest człowiekiem. To naprawdę jest warte wiele, dlatego też ja zachęcam wszystkich tu obecnych, jeśli tylko takie perspektywy firma w najbliższych miesiącach czy latach będzie nam otwierać przed nami, to zachęcam wielu partnerów do tego, żeby skorzystali z możliwości szkolenia, kształcenia się. Jak powiedziałem, my mówimy tutaj o programie partnerskim dzisiaj, natomiast firma będzie rozwijać się globalnie, będzie potrzebować bardzo dużo ludzi w różnych działach. Można byłoby tu mówić długo na ten temat. Firma, która wiadomo rozwija transport nowej generacji, będzie
docelowo pewnie w najbliższych latach otwierać w większości państw, gdzie będzie ta technologia powstawać, otwierać będzie biura, będzie potrzebować pracowników, konsultantów, przedstawicieli i można byłoby tu jeszcze mówić bez końca. Dlatego też w momencie, kiedy będziemy mocno, gdyby z firmą związani, będziemy chcieli się tak naprawdę cały czas szkolić, podnosić ten poziom, jeśli tylko pojawią się pewne cykle szkoleń w naszych back-office'ach, to ja zachęcam do tego, żeby z nich skorzystać. Bo później to będzie się wiązało z dodatkowymi w przyszłości, być może gratyfikacjami. Więc to jest bardzo ważne, szczególnie w okresie, w którym obecnie żyjemy, gdzie drożyzna jest niesamowita, straszą nas coraz większymi drożyznami, a mamy tu technologię sprawdzoną, przetestowaną, opatentowaną i z potężnym potencjałem, biorąc pod uwagę ten kryzys światowy, który związany jest z energetyką, związany jest ze środowiskiem i no, jeśli chodzi o również na całą ekonomię, to nasz biznes, nasz transport świetnie się wpasowuje w całą tą sytuację światową. Nie, myślę, że to może bardzo mocno przyspieszyć później rozwój naszej technologii, więc warto mocno być związanym z firmą, korzystać z tych webinarów, nawet jeśli słyszymy 10, 20, 30 raz tą samą prezentację, to pamiętajmy, że zawsze czegoś nowego się dowiemy. Oczywiście fajnie byłoby, gdyby nas tutaj było nie 5 osób, ale 10, 20, 50 czy więcej, szczególnie osoby, które są nowe, które szukają dodatkowych źródeł dochodu. Nie mówię teraz o inwestycji, ponieważ to też jest oczywiście sprawa tego dzisiejszego webinaru, natomiast skupiamy się głównie na programie partnerskim. W momencie, kiedy ktoś nas zaprosi do firmy Skyward Community, zazwyczaj otrzymujemy fajnie, jesteśmy takimi sponsorami, którzy przynajmniej powiedzą kilka zdań lub kilkanaście zdań na temat firmy. Co to jest za firma? Czym się zajmuje, jakie są perspektywy, jakie są szanse na tym momencie, w którym jesteś, na tym etapie powodzenia całego przedsięwzięcia, jakie jest ryzyko inwestycyjne. Dobrze, gdybyśmy o takich sprawach mówili z osobami, z którymi chcemy się związać jako partnerzy, ewentualnie jako osoby, które zainwestują w tą technologię. O tym mówmy. Nie bądźmy tylko jak gdyby dawcami reflinków, jak to niektórzy mówią, ale osobami, które o firmie w sposób profesjonalny mogą mówić, odpowiedzieć na wiele trudnych pytań, nawet tych takich dla niektórych może niewygodnych, by wszelkie jakieś obiekcje czy jakieś wątpliwości rozwiać i zachęcić faktycznie do tego, żeby ktoś kupił udziały firmy Skyward Community. Dajemy linka referencyjnego, swojego osobistego, w którym jest numer ID, który jest ściśle związany z naszą osobą. W tym momencie ktoś, gdy się zarejestruje, będzie to osoba z naszego polecenia. Pamiętajmy, że ta jedna osoba, która się zarejestruje, może zbudować nam team docelowo nawet do 24 poziomów. Więc ceńmy osoby, które chcą coś więcej zrobić. Czym więcej będzie zaangażowania ze strony osób zainteresowanych tą technologią i ewentualnie współpracą w programie partnerskim, tym więcej proporcjonalnie poświęcajmy im czasu. Szukajmy osób lepszych od siebie, liderów. Oczywiście to są trudne rozmowy, bo ktoś lepszy będzie zadawał trudniejsze pytania i będzie trzeba tych obiekcji i wątpliwości dużo rozwiać, ale oczywiście mamy pomoc w postaci właśnie naszych sponsorów, nadsponsorów i tak dalej. Ja też jestem jak gdyby do dyspozycji tutaj, jeśli ktoś będzie potrzebował takiej pomocy w rozmowie z kimś, ktoś, kto ma wątpliwości, będzie zadawał różne pytania, to bardzo chętnie z taką osobą mogę porozmawiać. Wydaje mi się, że wielu naszych sponsorów i nadsponsorów tak samo. W momencie, kiedy się zarejestrujemy z linku referencyjnego, pamiętajmy, że dostajemy
piękne narzędzia ze strony firmy. Dostajemy kilka stron internetowych, bardzo bogato przygotowaną ofertą, zarówno w formie technologii, jak i inwestycji. Więc każdy znajdzie informacje takie, które potrzebuje do podjęcia właściwej decyzji na tych naszych stronach internetowych, których my jesteśmy właścicielami, bo mamy je w swoich back-office'ach. Pojawiają się one wtedy, kiedy się zarejestrujemy, zweryfikujemy swoje konta i podpiszemy w formie elektronicznej, czy odznaczymy tak zwaną umowę partnerską, zakładce dla partnerów. Wtedy otrzymujemy wszystkie narzędzia od linków referencyjnych, po różnie, również tak tutaj dalej zobaczymy linki polecające do stron docelowych. One są nieco bardziej krótsze, ale też pięknie naprawdę zrobione z bardzo ważnymi informacjami. Również dostajemy informacje, jak tutaj widzimy, jest prezentacja, jest wycieczka po ekotechnoparku w formie 360 stopni, czyli możemy tak naprawdę obejrzeć ten ekotechnopark właściwie z różnych perspektyw. Natomiast te linki polecające do stron docelowych i linki polecające, oczywiście pamiętajmy, że bez względu na to, kto otrzyma ten link, jeśli raz go kliknie, to tak zwane ciasteczka cookie przypinają tą osobę do nas. Chyba że wyczyści przeglądarkę i rejestrowałaby się z jakiegoś innego linka, no to wtedy zarejestruje się gdzie indziej. Natomiast formalnie te osoby zarejestrują się zawsze z naszego polecenia. W momencie, kiedy się zarejestrują, to po zweryfikowaniu konta, weryfikacja polega na tym, że musimy podać skan dowodu osobistego. Jeśli jest to stary dowód jeszcze z adresem, to wystarczy dobry skan dowodu osobistego, prawa, lewa strona. Jeżeli tego adresu nie ma, to dodatkowo musimy jakąś fakturę za media, telefon, gaz, prąd, wyciąg z konta, tam gdzie ten adres się znajduje, dodatkowy dokument zamieścić we właściwym miejscu w zakładce weryfikacja. W momencie, kiedy zostaniemy zweryfikowani, weryfikacja zazwyczaj trwa 24-48 godzin w dni robocze i po tym możemy zacząć pracować. Kiedy zaczynamy mówić ludziom o firmie, to zaczynamy z poziomu partnera. Później jest konsultant, lider, master, ekspert, top ekspert i sky ekspert. Jeśli chodzi o ten pierwszy poziom, to tak naprawdę na samym starcie każdy z nas dostaje możliwość zarabiania bonusu w wysokości 15%. Jest to naprawdę fajny bonus, ponieważ ze 100 dolarów mamy 15%, czyli 15 dolarów, z 1000 dolarów mamy 150, z 10 tysięcy mamy 1500 dolarów na rękę w postaci bonusa, które możemy wypłacić i przeznaczyć na dowolny cel lub przeznaczyć oczywiście na zakup udziałów, opłacenie rat. Jeśli chodzi o wypłaty, to mamy bardzo dużo możliwości wypłat w formie kryptowalut, również przelewów bankowych. Jest tam kilka też również portfelów takich jak Perfect Money i jeszcze inne. Natomiast ja ostatnio wypłacałem dla przykładu USDT TRC20, czyli tak zwane odpowiednie kryptowaluty w dolarze. I pierwsza wypłata w ogóle w tej formie, w tej walucie polegała na tym, że w momencie, kiedy zleciłem, to w tym samym dniu, nie pamiętam, w tym samym albo na drugi dzień, dzwonili do mnie bezpośrednio z numeru rosyjskiego, czyli tam z Rosji, z jednych z biur o weryfikację, ponieważ była sytuacja taka, że byłem dość mocno wtedy zajęty i nie do końca wiedziałem, o co chodzi konsultantowi, to poprosiłem, żeby maila wysłał. Wysłał maila, w tym mailu oczywiście można było wszystko wyczytać, o co chodzi, że wyszło zlecenie wypłaty, czy faktycznie ja to zlecałem i tak dalej. Oczywiście potwierdziłem, wysłałem screena, że tak, ja to zleciłem, ja osobiście z własnego z konta o takim numerze ID, czy ewentualnie takim mailu, na którym się loguję na swoje konto i po tym zlecenie wypłaty po prostu było realizowane.
Natomiast druga wypłata już w tej samej formie na USDT TRC20, czyli w tej samej formie już wcześniej, gdyby zweryfikowanej, szła bardzo szybko. Wcześniej czekałem około chyba 5-6 dni łącznie, jeszcze był weekend i była ta wypłata, tylko dlatego, że wtedy telefonicznie tego nie potwierdziłem. Natomiast druga wypłata, dzisiaj, załóżmy dzisiaj zleciłem, na drugi dzień, tam do południa pieniądze już były na Binance, więc bardzo szybko. Czyli tutaj nie ma obawy, że w momencie, kiedy zarabiamy bonusy w formie właśnie dolarów, będziemy musieli gdzieś tam szukać jakichś kupców, sprzedawców, ktoś, kto nam nie. To tak naprawdę to my robimy komuś przysługę, że komuś sprzedamy po jakimś tam dobrym kursie i ktoś nie traci pieniędzy na prowizję, zasilając swojego konta na przykład kartą i nie płacąc w banku różnych prowizji, różnych marży. Natomiast jeśli nie mamy takiej osoby, która chce jak gdyby odkupić, bo tak powiedzieliśmy, robimy komuś naprawdę przysługę, wtedy bez żadnej łaski tak naprawdę wypłacamy w dowolnej formie. Ja w tym wypadku, dla mnie to jest wygodne, USDT TRC20, koszt całej transakcji wypłaty na Binance to 1 dolar. Więc tyle mnie to kosztowało. Plusem jest to, że zarabiamy, zobaczcie, drodzy Państwo, w dolarach bonusy, a dzisiaj dolar, jak nie wiem, czy wiecie, prawie dorównał euro. Na dzień dzisiejszy tam był po 4,80 ponad kosztuje w tej chwili dolar, czyli no naprawdę grubo się robi. Drugi poziom, bo pierwszy poziom, jeśli chodzi o partnera, tak jak powiedziałem, to jest 15%, 4 poziomy w głąb sięgamy i na tym poziomie tutaj nie mamy żadnej kwalifikacji. Jeśli chodzi o drugi poziom, poziom konsultanta, to konsultant jest to taka osoba, która zainwestowała osobiście minimum 100 dolarów, dodatkowo zaprosiła dwie osoby, które zrobiły to samo i łączna suma inwestycji historycznie na pierwszym poziomie jest 300 dolarów, wtedy mamy status, automatycznie pojawia się u nas konsultant. Jak widzimy, głębokość w strukturze się powiększa w wypadku konsultantu o jeden poziom, sięgamy już do 5 poziomów. Następnym poziomem jest lider. Lider musi spełnić taki warunek, że musi mieć sam osobiście zainwestowane 200 dolarów, 3 osoby, które zrobią to samo, czyli po 200 dolarów, ale już łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie musi wynosić 2000 dolarów. I wtedy, kiedy spełniamy te warunki, tutaj jeszcze bez kwalifikacji osób o niższym poziomie, wtedy uzyskujemy status lidera. Powiększa nam się też również poziom z 5 na 6, na 6 poziom, jeśli chodzi o bonusy sięgania w głąb. Dodatkowo tutaj przy kolejnym statusie już pojawia się kwalifikacja, master, inwestycja osobista 1000 dolarów, musi mieć 3 partnerów, jak już widzimy, ze statusem również lidera. Te osoby, pamiętamy, że minimalna inwestycja liderzy muszą mieć 200 dolarów, ale suma inwestycji na pierwszym naszym poziomie, naszej generacji, musi wynosić 5000. Taki partner, który otrzymuje status mastera, sięga już w głąb struktury do 9 poziomów. Czyli tutaj zaczyna się robić dość przyjemnie. Kolejny status to jest status eksperta. Jeśli chodzi o eksperta, to inwestycja własna 5000 dolarów. Suma inwestycji z pierwszego poziomu 10000 dolarów. Natomiast widzimy, że jest tutaj duży przeskok, ponieważ z mastera, gdzie master sięga do 9 poziomów, ekspert sięga już do 20 poziomów, czyli tak naprawdę przeskakujemy o 11 poziomów w głąb. Jeśli do tej pory traciliśmy jakieś bonusy z tego tytułu, że nie sięgaliśmy 10, 11 czy głębszego jeszcze poziomu, to w tym momencie, jeśli coś się pojawi, jakiś obrót, oczywiście bieżący, bo historycznie jak gdyby w tył to nie działa, ale jeśli się pojawi teraz w danym miesiącu lub w przyszłych miesiącach, to my z tego tytułu otrzymamy odpowiedni bonus. W tym wypadku przy ekspercie jest to 0,5%, ale pamiętamy, że często na tych dużych głębokościach jest dość mocno są rozbudowane struktury i wtedy
te procenty naprawdę mają duże znaczenie. Jeśli chodzi o kwalifikacje, to też tutaj jest delikatna zmiana, ponieważ zawsze kwalifikacja, tam jak widzieliśmy od mastera, składa się z trzech partnerów o niższym poziomie, z tą różnicą, że przy ekspercie dwóch masterów musi być na naszym pierwszym poziomie, a trzeci może dać nam kwalifikację, ten, który jest na pierwszym poziomie, ale niekoniecznie. Może być to partner, który jest na drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym poziomie, ale w innej niezależnej nodze. Czyli gdyby na przykład się okazało, że na przykład master pojawiłby się tutaj, to w tym momencie nie dałby nam kwalifikacji, ponieważ kwalifikacje mamy z poziomu pierwszego. Natomiast jeśli się pojawi master w niezależnej nodze, czyli po prostu ktoś jest lepszy od swojego sponsora, krótko mówiąc, ponieważ stał się szybciej masterem niż jego sponsor, nieco niżej, to taki master daje nam kwalifikację do poziomu eksperta. Musimy mieć trzech masterów, albo na pierwszym poziomie, albo dwóch na pierwszym, a trzeci może być w niezależnej nodze głębiej. I wtedy mamy ten status. Zobaczmy dalej. Top ekspert. Top ekspert, tutaj jest troszeczkę zmian. Może zacznę na początek od własnej inwestycji. Własna inwestycja to 10 tysięcy dolarów i zapewniam Państwa, że 10 tysięcy dolarów to nie jest wiele na tym poziomie. Jeśli chodzi o obrót pierwszego pokolenia, musi to być minimum 30 tysięcy dolarów i musi mieć trzech ekspertów, czyli o poziom niżej, trzech takich partnerów na poziomie eksperta. I tak samo jest jak w wypadku eksperta, przy top ekspercie możemy mieć trzech ekspertów na pierwszym poziomie, ale może być ich dwóch, jeśli pojawi się na przykład trzeci ekspert na drugim, trzecim, czwartym, piątym i tak dalej poziomie w niezależnej innej nodze niż tych dwóch z pierwszego poziomu, to wtedy on da nam również kwalifikację do top eksperta. I to jest ta kwalifikacja. 10 tysięcy własna inwestycja, 30 tysięcy grupa, spełniliśmy warunek, uzyskujemy status top eksperta. Tutaj zaczyna się fajna rzecz, ponieważ oczywiście top ekspert sięga już maksymalnej głębokości w strukturze 24 poziomów, ale przy tym statusie pojawia się comiesięczny bonus. Dodatkowo, niezależnie od tego, ile top ekspert zarobi bonusów z 24 poziomów, przy dobrze rozwiniętej organizacji to są naprawdę fajne, przyzwoite pieniądze, to tutaj comiesięczny bonus z obrotu struktury w danym miesiącu, już nie licząc historycznie, bo historycznie liczą się przypisy do awansów, natomiast w wypadku bonusu to jest miesięczny obrót. Miesięczny obrót, jeśli on wynosi 20 tysięcy lub więcej w wypadku top eksperta, to wtedy uzyskujemy dodatkowy bonus od firmy 1500 dolarów. Czyli na dzień dzisiejszy jest to całkiem niezły pieniądz, no bo liczymy prawie razy 5. Czyli mamy 5, jakieś 7,5 tysiąca, nawet trochę więcej złotych. Dodatkowo, tylko dlatego, że mamy obrót, uzyskujemy obrót w strukturze 20 tysięcy i wtedy niezależnie od bonusów wypłaconych przez firmę dostajemy ten bonus taki powiedzmy dyrektorski, taki właśnie o tym statusie top eksperta. I zobaczmy ostatni status Sky Expert. Sky Expert, jest mała różnica. Tutaj na tym ostatnim poziomie musimy mieć minimum czterech top ekspertów. Oczywiście może być czterech na pierwszym poziomie albo dwóch minimum, natomiast dwóch pozostałych może być na głębszych poziomach w niezależnych nogach. To jest warunek podstawowy. Drugi to 20 tysięcy własna inwestycja i trzeci 90 tysięcy obrotu pierwszego pokolenia historycznie. Spełniamy te trzy warunki,
20 tysięcy, 90 tysięcy pierwsze pokolenie i 4 top ekspertów, uzyskujemy status Sky Expert. Sky Expert dodatkowo otrzymuje bonus w wypadku obrotu miesięcznego o 30 tysięcy, jest to 2000 dolarów. To tak pokrótce, jeśli chodzi o program partnerski. Tutaj mamy krótki ten slajd, który zwraca uwagę na to, że ten podstawowy bonus w wysokości 15%, on jest stały, ale w danym miesiącu kalendarzowym on może wzrosnąć do 18% w wypadku pewnych kwalifikacji. Jeśli mamy płatności w pierwszym poziomie, czyli w pierwszej naszej linii przez partnerów bezpośrednich, więcej tych płatności w danym miesiącu mamy niż 5, 10 lub 20, wtedy odpowiednio nasz bonus z 15% wzrasta na 16, 17 lub 18% od każdej raty. Zasady główne, minimalna inwestycja to 50 dolarów. Ona się oczywiście na ten moment jeszcze nie zmienia. Jest to kwota, wydaje mi się, na każdą kieszeń 50 dolarów, bo jest to żadna kwota. Dużo osób tak naprawdę płaci dużo większe często ubezpieczenia na życie przez całe życie niż tutaj ta kwota minimalna jednorazowej inwestycji. 24 poziomy, program partnerski, który jest wart uwagi, no i ilość osób, które możemy zaprosić, to nieograniczona tak naprawdę grupa. Jeśli chodzi o dodatkowe takie prezenty od firmy, to zaczynają się one od statusu master. Przy masterze jest to niestety tylko i wyłącznie długopis markowy, znaczy markowy, no firmowy. Markowy może za dużo powiedziane, ale możemy otrzymać taki długopis. Natomiast ekspert to już gotówka 500 dolarów, top ekspert otrzymuje 1500 dolarów, no i Sky Expert otrzymuje dodatkowo 2000 dolarów ze strony firmy. Tutaj cieszę się, że jesteśmy w tym gronie, chociaż bardzo skromne. Cieszyłoby mnie to, że gdybyśmy faktycznie byli tutaj na takim webinarze 20, 50, 100 osób. Ale to, co tutaj widzimy na tym slajdzie, to nie jest zwykły slogan, szansa na zostanie częścią projektu, który zmieni cały świat, ponieważ osobiście jestem przekonany, że w tej chwili to się dzieje, ponieważ wstępne umowy są podpisywane naprawdę na całym świecie, z wieloma krajami, rozmowy są też z wieloma krajami, z odpowiedzialnymi osobami. Tych umów jest bardzo, bardzo dużo. Kiedyś ktoś się zapytał, no ale to czy to jest potwierdzone, że tyle umów jest? Tych umów się podpisuje bardzo dużo. My tu mówimy o umowach przedstępnych, o memorandum, o pewnych takich zobowiązaniach ze strony jakichś tam inwestorów, biznesmenów i tak dalej. Natomiast to są te początkowe jak gdyby umowy, które w ostateczności na końcowym etapie kończą się kontraktem, typowym kontraktem inwestycyjnym dotyczącym konkretnego projektu adresowego, komercyjnego. Osobiście, być może ktoś z Państwa zna, ja osobiście nie znam firmy, która przed tym, zanim w ogóle zaczęła cokolwiek tworzyć, jak gdyby sama technologia nasza 6-7 lat temu została wyceniona na minimum 400 miliardów dolarów przez niezależnych ekspertów. Czyli na tyle została wyceniona nasza technologia przed tym, zanim cokolwiek zbudowano, czy to koło Mińska, czy koło Dubaju, Szarży, czy gdziekolwiek indziej teraz, kiedy powstają pierwsze projekty adresowe, komercyjne. Na tyle została nasza technologia wyceniona. Szczegółowy plan. My jesteśmy tak naprawdę w tym momencie. Między realizacją zamówień wstępnych, bo te zamówienia wstępne to jest właśnie to, o czym przed chwileczką mówiłem. Tych wstępnych zamówień jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast jesteśmy między tym okresem, kiedy oczekujemy pierwszej dywidendy.
uzyskanie dochodu z realizacji projektów i w konsekwencji wypłata dywidend. Na to czekamy, tego nie wiemy jeszcze, czy to będzie w przyszłym roku, po zamknięciu tego roku firmowego. Natomiast dużo się na ten temat mówi i duże prawdopodobieństwo, że firma będzie taką poduszkę chciała stworzyć. Oczywiście nie mamy jeszcze projektów na ten moment komercyjnych, adresowych, wybudowanych w takiej prawdziwej formie, bo to jest okres od 2 do 3 lat, a to dopiero się zaczęło na początku roku. Natomiast mamy zaliczki, które wpływają. Wśród zaliczek między innymi jest kwota zysku. Firma również zaczęła przyjmować zlecenia firm zewnętrznych, żeby dofinansować technologię, która wymaga jeszcze dużych nakładów finansowych. Sami dobrze wiemy, że ten tor ostatecznie, który ma przetestować ten ostatni środek transportu szybki, z szybkością 500-600 na godzinę, wymagany jest tor testowy o długości 20-30 km i cena jego może wynieść nawet do 100 milionów dolarów. Szaleństwo jest ogólnie na świecie, jeśli chodzi o wzrost ceny różnych usług i towarów, więc to cena, która była jakiś tam czas temu wyliczona, że tyle trzeba środków na wybudowanie tego toru testowego. Natomiast to nie jest naprawdę dużo, ponieważ jeśli wiemy, ile kosztuje w ogóle wybudowanie toru, kilometra toru, no to w przeliczeniu normalnej, standardowej jakiejś sieci, czy to tramwajowej, czy to kolejowej, to wiemy, że kilometr jest o wiele większy koszt niż to, załóżmy 100 milionów, gdyśmy podzielili właśnie na 20 czy na 30, to wychodzi nam tam ileś milionów. Koszt standardowej, jak powiedziałem, sieci tramwajowej czy kolejowej jest dużo większy. Możemy sobie sprawdzić w niezależnych źródłach. Jeśli chodzi o program partnerski Skyward Community, to mniej więcej historia wygląda w ten sposób, że początki gdzieś tam tworzenia się 2013, ale to były początki. 2015 to był początek, kiedy no ja jeszcze o firmie nie słyszałem, niestety, szkoda. Wtedy było bardzo duży przyrost, szybko przyrost partnerów. Natomiast już w 2018, kiedy minęło 2 lata od momentu, kiedy jestem we firmie, partnerów i inwestorów 250 tysięcy. Obecnie jest ich około 500 tysięcy. Zbliżamy się do czasu, kiedy mówi się już coraz częściej o realizacji właśnie projektów i o dywidendach. Natomiast gdyby ktoś zadał mi pytanie, czy my długo czekamy, bo często ludzie, nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy to wynika z tego, że mieli na obiecane różne rzeczy przez osoby, które ich zapraszały, czy osoby nie do końca kompetentne, gdzieś wyrwane ewentualnie z ulicy, ludzi niedokształconych, niedouczonych, pomimo tego, że mamy piękne strony, mamy bardzo dużo materiałów dostępnych, żeby poczytać i coś więcej się dowiedzieć, to ludzie po prostu często mówili o pewnych rzeczach, no, obiecali różnych rzeczy ludziom i niektórym wydaje się, że naprawdę bardzo długo czekamy, że 6 lat to jest długo. Oczywiście ja też bym chciał, żeby to trwało rok, 2 lata. Natomiast w firmie jestem 6 lat i wiem, że mogę czekać jeszcze kilka lat na to, co czekam, czyli giełda, prawdziwe projekty komercyjne, które będą śmigać w kilku już krajach za parę lat i normalne zyski z tych projektów dla firmy. Bardzo szybko będzie wzrastała również kapitalizacja całej spółki, a tym samym my jako współwłaściciele, bo pamiętajcie, że jesteśmy współwłaścicielami całej spółki, wpisani do rejestru spółki, zaczniemy otrzymywać dywidendy. W momencie, kiedy firma zrobi wejście na rynek giełdowy, to już będzie całkowicie inna bajka, ponieważ tutaj zyski będą również ze sprzedaży udziałów na giełdzie, ale również później z komercyjnych tych projektów,
i wielu jeszcze innych źródeł. One się zaczną pojawiać. I to, jak rynek tak naprawdę zweryfikuje wartość jednego udziału, tego nie wiemy na dzień dzisiejszy. My możemy kierować się tym, co miało miejsce z wieloma innymi spółkami, które debiutowały o różnej branży, z różnymi usługami czy towarami. I rzadko się to zdarza, żeby wartość jednego udziału była mniejsza niż na przykład kilkanaście czy kilkadziesiąt dolarów. Zazwyczaj mniej więcej to się w tej okolicy mieści, 10, 20, 30 lub więcej dolarów. Przykład znany portalu społecznościowego, który niekoniecznie będę reklamował. Natomiast około 30 dolarów debiut. Dzisiaj ta cena jest trochę wyższa już od tego debiutu, ale to tak mniej więcej wygląda. Natomiast zauważcie, że jak poszukacie sobie w materiałach w internecie, ja zachęcam wszystkich Was do zrobienia sobie takiej zabawy, by pogooglować na przykład, kiedy powstała dana spółka, jakaś firma polska albo jakaś firma zagraniczna i kiedy był debiut wejścia na giełdę. Dzisiaj bardzo fajnie, łatwo można w dziadku Google znaleźć te informacje, no i się przekonać mniej więcej, czy w porównaniu z tym, co znajdziemy, czy my faktycznie czekamy długo w porównaniu z tym, że my tworzymy kolejne konkretne prototypy pojazdów prawdziwych o zaawansowanej technologii. Musimy stworzyć trasy testowe, żeby to wszystko przetestować. I później budowa będzie związana z całą infrastrukturą, łącznie z pojazdami, z torami i z tym, co wokół takich torów, co całej trasy się będzie działo. Tym się będziemy zajmować i z tego będą odpowiednie środki pieniężne. Są firmy, ja już chyba na dwóch webinarach mówiłem, które wchodziły po 10, po 15 lub nawet po więcej w dłuższym okresie czasu na giełdę. Zwykły plus GSM powstał w 95, debiut 2010, 15 lat. To jest jeden przykład. Jeśli ktoś nie dowierza, że tak jest, no to by googlować, sprawdzić dokładnie. Więc pytanie, czy 6 lat jest długo, zostawiam Państwu ocenie. Tutaj mamy przykładowe pakiety udziałów. One są w większości wypadków albo na raty na 5 miesięcy. Ja pamiętam, jak podejmowałem współpracę, to były i nawet na 12 miesięcy. Świadomość tego, że dzisiaj jest maksymalna ilość rozłożenia na ratę 5 miesięcy, to też powinno nam mówić, do jakiego okresu my się zbliżamy. Czyli jak gdyby firma pomalutku się asekuruje, zmniejsza ten okres rat, żeby nie było tak, że zakończy się 15 etap, a tam ktoś będzie jeszcze, okazuje się, że jeszcze ma raty na kolejne pół roku. Więc tutaj jak gdyby ten okres się skraca, coraz krótszy. Oczywiście dyskonto będzie proporcjonalnie też się zmniejszać, bo przy 15 etapie to już nie będzie 40 czy 30, tylko to będzie proporcjonalnie mniej, ponieważ pamiętamy, że przy zakończeniu 15 etapu to dyskonto mniej więcej zejdzie do 1 do 1, czyli jeden udział, 1 dolar. Taka wartość ma wtedy być. Więc mamy w tej chwili maksymalną tutaj w większości wypadków, bo tam przy tym na początek mamy, może cofnę, pakiety na przykład InnoTrans, czy tam jeszcze inne, no tutaj była troszeczkę dłuższy okres możliwości rozłożenia na raty, bo był ten między innymi student, maluszek, no to nawet widzieliśmy, był po 9 miesięcy, natomiast większość standardowo to jest 5 miesięcy lub gotówką bezpośrednio spłacamy. Pamiętajcie, że dyskonto, to też na to też zwracam uwagę, że dyskonto to 33 na przykład oznacza to, ile dostajemy na plusie w momencie zakupu udziałów. Czyli za jeden udział, a czyli za jeden dolar dostajemy 33 udziały. Warte 33 dolary.
cenie nominalnej, zgodnie z umową, które mamy w swoich biurach. Czyli tyle firma więcej nam daje. Czyli w tym wypadku, na przykład przy tym przykładzie, jest to jakieś 3300%. Tutaj jest przykładowa jedna z moich umów, których mam wiele. Natomiast na stronie 8 jest zapis. Możecie sprawdzić w swoich umowach. Tu mam powiększony slajd. Jest zapis, jakie udziały, przepraszam, dostajemy. Tutaj mamy tak, klasa A, czyli to są takie uprzywilejowane udziały, które jak gdyby są upoważnione do, w pierwszej kolejności do otrzymania dywidend, jeśli takie powstaną, i że po zakończeniu 15 etapu wartość nominalna jednego udziału to jest 1 dolar i to jest zapis w umowie. Nikt tutaj nie wymyśla, nikt nie tworzy, my mamy konkretną umowę tak zwanej pożyczki konwertowej, podpisanej z firmą w momencie, kiedy kupujemy udziały, niejako pożyczamy środki firmie na rozwój technologii, który w tej chwili trwa. W ramach tego otrzymujemy udziały, których wartość ceny nominalnej wynosi tyle. Tu jest przykładowy pokazany pakiet za 17 tysięcy, kupiony za jakąś tam pewnie niewielką kwotę, ale wartość nominalna tego pakietu zgodnie z umową to 1 dolar, 17 tysięcy udziałów, 17 tysięcy dolarów. Wiemy, ile mamy udziału, więc łatwo to przeliczyć, ile warto jest w cenie nominalnej. Nie mówię o cenie rynkowej, giełdowej, bo to rynek zweryfikuje, ale jestem dobrej bardzo myśli. Tutaj, jeśli chodzi o zakładkę moje certyfikaty, to oczywiście tych certyfikatów możemy mieć bardzo dużo. Natomiast jedna rzecz, możemy oczywiście zamówić do domu i one przyjdą w formie drukowanej, ale ja osobiście nie widzę jakiejś takiej potrzeby. Na początku zamawiałem i tych certyfikatów trochę mam w domu, a już później nie zamawiałem. Natomiast nad certyfikatami mamy coś takiego jak otrzymaj wyciąg z rejestru na maila. Możemy otrzymać wyciąg z rejestru spółki, gdzie wszystkie nasze udziały spłacone będą w tym rejestrze z pieczątką i podpisem pana Anatolia Junickiego. Więc możemy sobie wygenerować taki wyciąg z rejestru spółki i otrzymamy go na maila, możemy go wydrukować. O, to jest ten przykładowy rejestr, akurat jakiś tam fragment u mnie na wartość 2 300 000. Tam kilka stron akurat u mnie w rejestrze jest. Natomiast tutaj kolejna strona dotyczy między innymi tego, że mamy czat online. Możemy oczywiście zagadać sobie z konsultantem. Natomiast ta informacja wprowadzi się cyfrowy kod z aplikacji Authentication. To jest ten googlowski program dotyczący kodów, pinów, który jesteśmy zobowiązani do tego, żeby go uruchomić, jeśli chcemy między innymi środki wewnętrznie lub wypłacać środki, to powinniśmy taką aplikację uruchomić na swoich smartfonach. Pamiętajmy, że dzisiaj te nowe telefony mają możliwość kopiowania całej zawartości wcześniejszego telefonu i nowego, który ewentualnie kupimy. Już nie pamiętam dokładnie, jaki to jest program, ale to jest chyba ten program Smart Switch, że kopiuje się całą zawartość telefonu. Wiem, że ja sobie ze starego telefonu, który zmieniłem miesiąc temu, skopiowałem wszystkie kody z tej aplikacji na nowy telefon, bez problemu przeszło. Nie musiałem tego ręcznie wklepywać, czy skanować kodów QR, czy też wpisywać tego kodu takiego cyfrowego, żeby pojawiło się u mnie w tej aplikacji na nowo te piny. Pamiętajmy, że jeśli nie zapisaliśmy sobie kodów QR, tych numerów do jak gdyby odtworzenia, nie wiem, rozwalił nam się telefon, nie ma możliwości skopiowania, to oczywiście jest to możliwość do odtworzenia, to nie jest tak, że ktoś stracił na stałe dostęp do konta. Piszemy oczywiście na support, musimy się zidentyfikować, najlepiej takim zdjęciem, jak tutaj widzimy na tym slajdzie kolejnym.
Dowód osobisty w jednym ręku, drugim kartka SWC, Mariusz Duczmański, bieżąca data. Do tego wysyłam prośbę konkretną, najlepiej z translatora w języku polskim. Znaczy wiadomo, piszemy, ale później z translatora rosyjski, ewentualnie angielski. Ja zawsze uważam, że od przybytku głowa nie boli, więc nawet wysłać dany tekst w dwóch językach czy trzech językach z konkretną prośbą, proste zdania, konkretna prośba, co chcemy. Proszę o wyłączenie zabezpieczenia, tam dokładnie to fachowo, nie pamiętam jak to się nazywa, wyłączenia kodów. Ze względu na to, że zgubiłem telefon, czy tam roztrzaskał się, przestał działać i nie mogę dostać się na swoje konto, nie? Proszę o wyłączenie tych zabezpieczeń. W momencie, kiedy nas zweryfikują, że faktycznie my jesteśmy osobą odpowiedzialną za dane konkretne konto, w takim mailu oczywiście też dobrze jest podać swój numer ID albo przynajmniej mail, którym się logujemy. I wtedy w momencie, kiedy nas zweryfikują, dostaniemy odpowiedź, że zabezpieczenie zostało wyłączone i możemy wejść, zalogować się tylko hasłem standardowym, które mamy do konta. Tutaj na tym slajdzie to jest coś, powiedzmy, no ja mówię, że to jest coś pięknego, ponieważ przez 6 lat firma stworzyła prototypy konkretnych tych pojazdów, które tu widzimy na tym slajdzie. To są prawdziwe majstersztyki, jeśli chodzi o technologię, o transport. I tutaj mamy oczywiście pojazdy bez tych wszystkich pojazdów transportowych, czyli kontenerów, jeszcze innych, które przewożą różnego rodzaju towary. Pamiętajmy, że firma w tej chwili tworzy kolejne pojazdy, kolejne prototypy, które wkrótce zobaczymy na oczy i zapewnia nas spółka, że pewne rzeczy, które ujrzymy, w 100% będziemy pod bardzo dużym wrażeniem, jeśli chodzi o technologię, która została zastosowana w tych pojazdach. Do końca roku między innymi zobaczymy pojazd, który będzie odpowiednikiem tego szybkiego pojazdu. Tylko że ten ma 6-osobowy, z tego co pamiętam. Natomiast w tej chwili tworzony w zakładach spółki jest pojazd na 22 osoby, już z łazienką, z bagażnikiem. I tutaj to też wkrótce zobaczymy. Krótka informacja odnośnie jednego z ostatnich webinarów Aleksieja Suchodojewa. Ja już na ten webinar, jego konferencję zwracałem uwagę, ale tu chcę zwrócić uwagę na to, co firma w ostatnim czasie, czego dokonała. Tylko to jest dosłownie fragment, niewielki fragment tego skrótu z tego webinaru. Tutaj na tym slajdzie mamy informacje, przebyte etapy wejścia na rynek komercyjny, etapy rozwoju firmy. I to tutaj, co opisano, ja zachęcam w wolnym czasie do tego, żeby zapoznać się albo przypomnieć sobie jeszcze ten news, to co firma w ostatnich miesiącach wykonała. Współpracujemy bardzo mocno i ściśle, nawet na wielu pojazdach jest znak TUV, a jest to organizacja, która może certyfikować wszystko, co dotyczy transportu, niezależnie od kraju. Czyli tutaj naprawdę bardzo mamy mocną pozycję, współpracując z tą organizacją, ponieważ są certyfikowane międzynarodowo nasze pojazdy. I tutaj bardzo ważna informacja, o której też wspominałem. Suchodojew mówi coś takiego. Przy wszystkich moich możliwościach komunikacji nigdy nie zadaję zbędnych pytań dotyczących projektów celowych. Dlaczego? Mimo to wiem, że pula projektów stale się powiększa, są stale rozwijane. Kiedy Anatoli Junicki uzna za konieczne ogłosić, gdy klienci się z tym zgodzą, czyli główni inwestorzy, wtedy usłyszymy informacje o projektach celowych. Być może zobaczymy zdjęcia już rozpoczętej budowy fizycznie, ale dopiero tylko wtedy, dlatego że niestety konkurencja, my stajemy się potężną konkurencją dla wielu firm na świecie transportowych i wypchniemy naprawdę
wielu. Dlatego też cisza na tym etapie jest bardzo wskazana. Firma nauczyła się, że właśnie cisza jest najlepszym przyjacielem, jeśli chodzi o rozwój technologii na tym etapie. W momencie, kiedy to już zostanie wbudowane w jakiejś tam formie widocznej, konkretnej, pojawią się zapewne artykuły w naszych biurach, które firma będzie chciała przedstawić. Oczywiście pod warunkiem, że na danym etapie główny inwestor strategiczny konkretnego projektu adresowego na to się po prostu zgodzi. Firma ma podpisane klauzule poufności i tutaj nikt słowa nie powie, dopóki nie będzie zielonego światła. Pamiętajmy o tym. Tutaj podano taki jak gdyby przybliżony czas trwania etapów budowy, fizycznej budowy. Między innymi coś takiego jak studium wykonalności w języku polskim. Ono trwa około 6 miesięcy. Te studia wykonalności przy projektach tutaj adresowych, o których już wcześniej firma wspomniała, one już się rozpoczęły. One już się rozpoczęły, trwają kilka miesięcy. Wkrótce rozpoczną się równolegle prace projektowe i badawcze i budowa, dostawa urządzeń, pojazdów. To wszystko trwa zazwyczaj plus minus 12-18 miesięcy. Później jest oczywiście jeszcze tylko szkolenie personelu, rozpoczęcie eksploatacji danej trasy. Czyli przybliżony okres w zależności od długości danego projektu adresowego, celowego, to jest jakieś 2 do 3 lat. Pewnie będą też jakieś takie krótsze, dłuższe, ale to jest taki najczęstszy czas. Tutaj Anatolij Junicki opowiedział o projektach komercyjnych i innych modelach transportu. Może skupię się tutaj na kilku informacjach, które są w tym newsie. Tutaj między innymi powiedział, że teraz jestem w jednym z naszych biur, które znajduje się w wolnej strefie ekonomicznej w Dubaju, czyli jedno z biur naszej spółki. Tutaj trwają prace w ramach firmy marketingowej, której celem jest opracowywanie projektów na całym świecie. To jest jedna rzecz. Przykład, kolej linowa. Negocjujemy w wielu krajach, które koncentrują się na kolejach linowych, bo w wielu krajach tak naprawdę jest zastosowaniem jest w wielu wypadkach kolej linowa, ponieważ są na przykład kraje górzyste. Mówią, że wartość jednego kilometra wynosi około 20 milionów dolarów. Pamiętajmy, jeden kilometr, to już mówią ci, którzy chcą budować te koleje linowe w poszczególnych krajach, około 20 milionów dolarów. Zobaczmy, gdyby nasza trasa 20 kilometrów miała kosztować tyle, to ile by kosztowało nas 20 kilometrów, wybudowanie 20 kilometrów trasy testowej? Łatwo policzyć. 20 milionów razy 10, mamy 200 milionów, razy 20, 400 milionów. Tyle by kosztowała nas trasa. Natomiast my wiemy, że tą trasę testową firma chce zamknąć w około 100 milionach. Widzimy różnicę w cenie? Koszt dróg strunowych, jak tutaj mówiła Anatolij, no to jest 7-15 milionów. O tej testowej mówiliśmy, że ma się zamknąć mniej więcej w takiej cenie tych 100 milionów. Nasza technologia jest tańsza, lepsza, bardziej niezawodna i trwalsza. Trasy w szarży, tutaj oczywiście teraz są budowane dwie trasy o długości 2,4. Bardzo ważna linia, o tych będzie za chwilę też w jednym jeszcze z newsów. Projekty komercyjne, tutaj Anatolij mówi, że w tym okresie pół roku, które trwało Expo, gościli około 100 delegacji. Obecnie, mówi, pracujemy nad realizacją projektów komercyjnych, które powstały w wyniku tych spotkań. Czyli oprócz tego, co już jest, to i rozpoczęto, to trwają prace nad przygotowaniem i realizacją kolejnych projektów komercyjnych. Nowy model transportu pojawił się tutaj między innymi na Białorusi. Wkrótce zostanie przewieziony do szarży. Tutaj będą dalsze testy. I bardzo ciekawa informacja, o której też już dzisiaj na początku mówiłem. Anatolij Junicki mówił tak.
Życzę, żebyście się uczyli, aby wiedzieć i rozumieć więcej. Uczcie się nie tylko tego, co pozwoli wam zarobić, czyli no, zwykły program partnerski i tak dalej. W rozumieniu wielu wiedza jest potrzebna tylko dla zysku. Musicie się uczyć, aby zrozumieć, jak działa świat. Tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy my zrozumieli, o jakiej technologii mówimy. Dlaczego ona ma perspektywy i tak naprawdę 100% rozwoju i powodzenia w tym momencie na całym świecie. I sytuacja, jak powiedziałem na początku, ekonomiczna, środowiskowa, polityczna, energetyczna i tak dalej, tylko sprzyja nam. Tutaj właśnie te tory, w tej chwili na jednej trasie, bo są te, jak powiedziałem, dwie trasy tworzone, trasa te 2,4 km, które mają spóźnienie kilka miesięcy z tego względu, że były opóźnienia w dostawie ze względu na pandemię, a w tej chwili już to wszystko dotarło i jest montaż szyn strunowych w centrum testowym w Szarży. Te prace trwają na tym odcinku o długości 2,4. Myślę, że to będą zauważone. Tam jest też w tym newsie króciutki filmik, ale tutaj oczywiście go nie będę odtwarzał. Pokazuję po prostu, że te prace jak gdyby są w pełni zaangażowania. No i tutaj między innymi też w jednym z brytyjskich dzienników pojawił się artykuł o zaletach transportu strunowego, czyli kolejna, powiedzmy w cudzysłowie, reklama dla naszej technologii. Brytyjskie media zamieściły na swojej stronie internetowej artykuł o korzyściach płynących z pasażerskiego transportu strunowego. Dzielimy się głównymi zagadnieniami tego materiału. No i w tym newsie zwrócono uwagę na bezpieczeństwo, na cenę, że cena jest wielokrotnie niższa, wysoka prędkość transportu, czyli tam do 150 na godzinę, przyjazność dla środowiska, zdolność akceptacji, adaptacji, no bo wiadomo, że nasza kolej może być wybudowana niezależnie od tego, jak bardzo mocno zabudowany jest teren, czy też jak trudno dostępny teren, to my z każdej sytuacji jesteśmy sobie w stanie poradzić jako firma. No i cały oryginalny taki artykuł pojawił się właśnie na stronie naszej, do czego też zachęcam, żebyśmy się z nim zapoznali. Tutaj taka, powiedzmy, zachęta dla nas jako partnerów, ponieważ każdy z nas może to robić. Serbia była gospodarzem dużej regionalnej konferencji Skyward Community. Oczywiście takie prezentacje, ponieważ teraz pandemia przynajmniej jest w wygaszeniu, jest cisza, miejmy nadzieję, że nie przed burzą, ale pozwalają sytuacje prawne, restrykcyjne pozwalają nam na robienie również prezentacji offline, czyli bezpośrednio w spotkaniu z ludźmi, to wielu partnerów właśnie, takich jak my, wykorzystuje tą okazję i zaczyna zapraszać ludzi z różnych regionów. Tutaj w tym wypadku odbyła się fajna taka konferencja w Serbii. Przybyło na nią ponad 100 osób. Ci ludzie w wielu wypadkach pierwszy raz usłyszeli o tej technologii, więc duże było zainteresowanie. Tu widzimy właśnie tych kuratorów i przedstawicieli naszej firmy na terenie Serbii. No i gości, którzy przybyli, którzy z zainteresowaniem słuchali o technologii. I na koniec, tak naprawdę na sam koniec, krótka też zachęta do tego, żeby wykorzystać również tą promocję, która pojawiła się świeżo na naszych stronach. Inwestuj na raty i zwiększaj dyskonto. O co tu chodzi? Do 29 lipca mamy możliwość kupienia pakietu wysokości wielokrotnej $500, pakiet o wysokości $500 na raty, czyli rata $100 przez 5-miesięczna, ale to dyskonto zwiększa się nam tylko wtedy, kiedy wyłożymy gotówkę od razu, czyli w ciągu 24 godzin spłacimy pakiet 5-miesięczny w 5 ratach
jedną za drugim. Czyli nie możemy płacić po dwie raty, po cztery, ale płacimy po jednej racie od razu. Jedną płaciliśmy, zapłaciliśmy drugą za chwilę, trzecią, czwartą, piątą, zamykamy pakiet. Kupujemy drugi pakiet, płacimy jedną ratę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, zamykamy pakiet. Kupujemy trzeci, zamykamy pakiet. Jeśli ktoś na przykład ma 1000 albo 2000 do zainwestowania, to jest świetna okazja. Dlaczego? Dlatego, że zaczynamy od dyskonta 1 do 4 przy tym pakiecie $500, a kończymy na 55 dyskonto. 55 dyskonto jest to bardzo, bardzo wysokie dyskonto w porównaniu z ofertą standardową. Więc warto z nich skorzystać, bo jeśli ktoś ma do zainwestowania na przykład $2500, to ostatnie dyskonto będzie to dla niego 55%, 1 do 55, czyli 55 zostanie udział za 1 dolar w kwocie tych $500. Więc warto skorzystać z tej promocji, tym bardziej, że trwa, wiemy, ten konkurs związany z etapami trzema, gdzie są nagrody, wycieczki i wiele jeszcze innych rzeczy. Jedna zakończy się dosłownie za chwileczkę, natomiast będą jeszcze dwa etapy do samego końca roku i firma po prostu wychodzi jak gdyby nam naprzeciw. Chcę, żebyśmy tego typu promocje wykorzystali do zwiększenia z jednej strony swojego portfela, ale z drugiej strony do tego, żeby pomogło nam to w uzyskaniu kwalifikacji właśnie w tym konkursie, który w trzech etapach trwa do końca roku. Tam jest wycieczka, ale jeszcze wiele innych rzeczy. Więc zachęcam do tego, żebyśmy zapoznali się dokładnie z tym newsem dotyczącym tej akcji. Gdyby ktoś nie rozumiał, bo tutaj tak mogłem powiedzieć bardzo chaotycznie, to proszę, zachęcam Was do tego, żebyście się pytali mnie, gdzieś tam dzwonili, pisali lub do swoich sponsorów. Krótko mówiąc, jeszcze raz powtórzę. Mamy pakiety w wysokości $500 na 5 rat, spłacamy je w ciągu 24 godzin. W momencie, kiedy spłacimy je w ciągu 24 godzin, za pierwszy pakiet dostajemy 1,4 dyskonto, czyli 1 do 40, kolejny 1 do 45, kolejny 1 do 50, jeszcze kolejny 1 do 50 i kolejny maksymalny tam jest 1 do 55. Oczywiście kolejny, jeśli to kolejny byśmy kupowali, to dostaniemy za każdym razem 1 do 55. Więc tak to mniej więcej wygląda. Dziękuję za dzisiejszy czas poświęcony. Zachęcam do tego, żeby skorzystać z webinaru jutrzejszego, ponieważ Janusz Tomczak będzie mówił o technologii i zapewne też o kilku rzeczach, na które być może ja nie zwróciłem uwagi dzisiaj. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na jutro i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.